Te dwa prostokąty, prostokąt EFGH i prostokąt ABCD, są figurami podobnymi, jeżeli jedna jest obrazem drugiej w pewnym złożeniu przekształceń, przesunięcia, obrotu, symetrii i jednokładności. Podobieństwo pozwala nam na używanie jednokładności, co oznacza, że możemy przeskalować figurę na większą lub mniejszą. Gdybyśmy mówili o przystawaniu figur to nie moglibyśmy zmienić skali figury, moglibyśmy używać tylko przesunięcia, obrotu i symetrii. No to zobaczmy, czy te figury są podobne. Przesuńmy najpierw jedną z nich, powiedzmy, że tę, tak, żeby ten wierzchołek pokrywał się z tym. Teraz może obróćmy. Obróćmy względem punktu E. O tak, dwa z boków tych figur częściowo się już pokrywają. Jesteśmy blisko. Teraz spróbujmy zmienić skalę niebieskiej figury. Przekształćmy ją w jednokładności o środku w tym punkcie. Punkt E będzie w tej jednokładności obrazem samego siebie. I niech skala jednokładności będzie ujemna. O tak! No i okazuje się, że figury były podobne. Przesunięcie, obrót. Nawet nie musiałem używać symetrii. Przesunięcie, obrót i jednokładność wystarczyły, żeby jedną z tych figur przekształcić w drugą. Czyli te dwa prostokąty są figurami podobnymi. Zaznaczamy odpowiedź: tak, prostokąty są podobne. Zróbmy jeszcze jedno takie zadanie. Te dwa trójkąty, tak na pierwszy rzut oka, ten wydaje się smuklejszy niż ten niebieski. Nie wyglądają na podobne, ale spróbujmy je poprzekształcać. Najpierw przesunięcie może obraz wierzchołka C, niech leży w punkcie F. Na moje oko one nie są podobne. Teraz jednokładność. Niech środek jednokładności będzie w punkcie F. Dodatnia skala jednokładności. I teraz już wyraźnie widać, że jeżeli przekształcimy odcinek CB na odcinek FE, to pozostałych dwóch odcinków nie będziemy w stanie odpowiednio przekształcić. Punkt D nie leży tam, gdzie obraz punktu A. Czyli te dwa trójkąty nie są trójkątami podobnymi.